W ogrodzie zawsze jest co robić. Przycinanie roślin, sadzenie roślin, pielęgnacja trawnika. Ale jest jedna czynność, o której często ludzie zapominają. To ściółkowanie. Czym jest, jak je wykonać i jakiego materiału użyć, zaraz Wam pokażę. Idziemy! Należałoby wyjść od definicji. Czym jest ściółkowanie? Definicja jest dosyć prosta. Po prostu wysypanie różnego rodzaju materiału na powierzchni gleby po to, żeby co? Właśnie, docieramy do sedna. Zabezpieczyć glebę przed nadmiernym parowaniem, czyli utratą wilgotności. Zabezpieczyć, tu puszczam oko do wszystkich ogrodników, glebę przed wyrastającymi chwastami. Chwasty nie lubią delikatnie kwaśnego odczynu, no i braku słońca. A na pewno ściółkowanie sprawia, że odcinamy dopływ światła. Kolejna rzecz. Ściółkowanie z pewnością wpływa na zakwaszenie gleby. Jeżeli zastosujecie korę, będzie ono lekko kwaśne. Tu tylko uważajcie. Musicie dobierać odpowiednie gatunki roślin do rodzaju ściółkowanego materiału. Zanim wysypiemy materiał na glebę, trzeba ją do tego przygotować. Po pierwsze, trzeba odchwaścić, czyli wypielić i przekopać. Jak już przekopiemy, wypielimy, trzeba rozwinąć materiał, który nazywa się agrowłókniną. Przepuszcza wodę, zabezpiecza przed chwastami i dodatkowo sprawi, że nie będziecie musieli padać na kolana i plewić. Chwasty to nasz wróg i dlatego właśnie powinniście używać takich materiałów. Ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, co nazywa się tkaniną szkółkarską, matą szkółkarską. Bardzo mocny materiał. Trudno go nawet czasami przeciąć, ale tym samym jesteście bezpieczni. Gleba jest dobrze zabezpieczona. Jeżeli macie rabatę, na której rosną byliny, które rozwijają się podziemnymi kłączami, to agrowłókniny zastosować nie możecie, dlatego że nie będą mogły się rozwijać. I wtedy właśnie materiał ściółkujący. Lekki, ale gruba warstwa, przynajmniej 10-centymetrowa. Przejdźmy do tego, czym zatem ściółkować. No czym? No korą, wiadomo. Ale tej kory jest mnóstwo rodzajów. Jaką wybrać? Ja preferuję tylko i wyłącznie przekompostowaną. Dlaczego? Dlatego, że materiał, który złożony jest na pryzmie przez 2-3 sezony, poddawany jest stopniowemu rozkładowi. Oznacza to, że w jego składzie nie będzie już garbników i fenoli, które dość mocno utrudniają życie roślinom, nie pozwalają im się rozwijać. Dlatego stosujcie materiał przekompostowany. Różni się on tym, na pierwszy rzut oka, że jest ciemniejszy, drobniejszy. Minusem tego materiału jest fakt, że trzeba częściej dosypywać, bo jest drobny i szybciej ulega rozkładowi. Zawsze możecie spróbować zastosować grubszą frakcję, grubsze mielenie, jak chociażby o, ta sosnowa kora. Tyle, że ona jest świeża i tych garbników ma zdecydowanie więcej i tu bym był ostrożny. Są jeszcze takie kolorowe zrębki. Nie do końca jestem ich zwolennikiem, ale jeżeli ktoś uważa, że rabaty powinny być upstrzone kolorem, niech decyduje się na taki materiał. Tylko uważajcie, to jest świeże drewno, czyli pamiętacie, fenole i garbniki. Nie do końca bezpieczne. Jeżeli macie ciężką, nieprzepuszczalną glebę, stosujcie jako materiał ściółkujący korę. Jeżeli Wasza gleba jest przepuszczalna, dobrze zdrenowana, możecie zastosować, uwaga, tadam, kamień. Tak, kamień, warstwa kamienia dokładnie spisze się tak samo jak kora. No nie będzie jedynie gleby zakwaszała, ale efekt murowany i nie ma konieczności dosypywania materiału. Wybór należy do Was. Pamiętajcie tylko, żeby przestrzegać grubości materiału ściółkującego i odpowiedniego dodanego gatunku rośliny. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli podobał się filmik, dajcie łapkę. Jeżeli chcecie zasubskrybować nasz kanał, kliknijcie przycisk, a na pewno nie stracicie żadnego z filmów. Do następnego razu. Czołem.